spotkanie na temat innowacji. Gorący temat, bardzo ważny dla całej gospodarki, w szczególności też gospodarki polskiej, która goni innowacjami cały świat i Europę. Mamy jako Izba Szwajcarska duże ku temu powody, żeby takie spotkania organizować. Szwajcaria jest najbardziej innowacyjnym państwem na świecie, przynajmniej patrząc na Global Innovation Index, zajmuje od kilku lat pierwsze miejsce. Tutaj mieliśmy okazję spotkać się i rozmawiać, dyskutować na temat sposobów wprowadzania kultury innowacji w przedsiębiorstwie. Bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ciekawe komentarze, bardzo ciekawe spostrzeżenia ze strony mówców. Mieliśmy bardzo fajną prezentację z Facebooka i z firmy Geberit. Pan Przemek Powalacz też pokazał, jak to wygląda u Państwa w firmie. Jeżeli chodzi o podsumowanie spotkania, jak najbardziej było wiele punktów interesujących zarówno od strony prywatnej, osobistej, jak i zawodowej. Innowacyjność, z którą wynoszę teraz ze spotkania, jest związana z sposobem myślenia. Na pewno będę stosować wiele z tych przykładów w mojej organizacji. Bardzo ciekawa debata, początek chyba szerszej dyskusji. Wiele się dzieje w Polsce i w firmach, które się rozwijają, tworzą nowoczesne systemy. Przedstawiciele bardzo ciekawych firm prezentowali swoje doświadczenia. My też mamy do czynienia na co dzień z wieloma firmami, które po prostu innowacje traktują jako główną bazę do swojego rozwoju. I myślę, że dzisiejsza dyskusja da już wiele informacji na ten temat, ale traktuję to bardziej jako początek szerszego cyklu. Dzisiaj spotkaliśmy się w ramach prezesów i dyrektorów zarządzających, żeby wymienić się doświadczeniami na temat, jak budować innowacje w firmie. To o innowacjach każdy mówi, natomiast mniej mieliśmy na myśli inwencje, czyli jakieś wynalazki, tylko to, co można zrobić na swoim polu, tak kierując małą organizacją. I w sumie dzisiaj wyszło to, co już mamy, czy znamy ze wcześniejszych spotkań, że dla ludzi bardzo interesujące jest to, żeby się wymieniać w poprzek branż. Mieliśmy tu wszystkie branże, FMCG, finanse, inne usługi B2B, branża, też przemysł maszynowy.